Panie, w imieniu Podkarpackiego Związku Warunkowan chciałbym złożyć gratulacje i podziękowania za te wszystkie lata spędzone na dobro Podkarpackiego Związku Warunkowan jako działacz, jako trener, jako ta przyjazna dusza w naszym środowisku. Mówię to jako osoba, która, że tak powiem, przejmuje to panu, albo inaczej powiem, w imieniu tych osób, które przejmują to panu to dzieło, obiecuję, że będziemy starać się przynajmniej dorównać do tego, co pan osiągnął. Myślę, że te wszystkie lata spędzone jako właśnie działacz i trener, teraz pan w tym momencie będzie mógł poświęcić więcej czasu dla żony. Wiem, że to jest naprawdę duży i ciężki trud, aby osiągnąć coś naprawdę w tej dyscyplinie. Może co niektórzy nie wiedzą do końca, na czym polega ta dyscyplina, ale naprawdę jest to 5 razy w tygodniu. Myślę, że to nie jest ostatnie pana słowo.